Zbliża się Święto Wszystkich Świętych, a więc okres, który generuje duży ruch i zmiany dla kierowców i pasażerów. Wszyscy, którzy chcą dotrzeć w okolice cmentarzy bezpiecznie, powinni się z nimi wcześniej zapoznać. Miasto przygotowało na ten okres specjalne linie tramwajowe i autobusowe. Komunikacja zbiorowa będzie kursować częściej już od początku tygodnia, ale najwięcej dodatkowych połączeń przygotowano już na weekend poprzedzający święto. Centralny dzień Wszystkich Świętych, dzień 1 listopada, to 8 specjalnych linii tramwajowych kursujących z częstotliwością co 10 minut oraz 7 specjalnych linii autobusowych kursujących z częstotliwością co 15 minut albo co 30 minut, zależnie od linii komunikacyjnej. Ważną informacją dla pasażerów w dniu 1 listopada to jest zmiana, że tramwaje linii E7 pojadą przez ulicę Długą i Popowicką, zapewniając dojazd do cmentarza Grabiszyńskiego, a autobusy linii K pojadą z częstotliwością co 15 minut w dniu 1 listopada, obsługując połączenie przy cmentarzu przy ulicy Barskiej oraz przy ulicy Osobowickiej. Na cmentarz Osobowicki wyjątkowo będzie można dojechać także tramwajem, a to dzięki czasowemu otwarciu torowiska na placu Staszica. Służby zachęcają do korzystania z komunikacji zbiorowej, bo tramwaje i autobusy przy największych nekropoliach będą podjeżdżać na przystanek średnio co minutę. Przyjazd na cmentarz samochodem może wiązać się z trudnościami. Najważniejsze zmiany w 1 listopada: zamknięcie ulicy Osobowickiej i zamknięcie ulicy Grabiszyńskiej. Na odcinkach takich jak co roku, czyli ulica Osobowicka od ulicy Bałtyckiej do Mostu Milenijnego, ulica Grabiszyńska zamknięta od ulicy Ostrowskiego do ulicy Jordanowskiej. Parkingi takie jak co roku, czyli przy cmentarzu Osobowickim na terenach wojskowych, wjazd do ulicy Obornickiej, parking na poligonie będzie czynny 31 października i 1 listopada w godzinach 7:20. Natomiast w rejonie cmentarza Grabiszyńskiego parkingi na terenie byłej fabryki Wapco oraz na terenie miejskim zlokalizowane na ulicy Krzemienieckiej. Parking na terenie miejskim czynny od 28 października do 5 listopada, natomiast na terenie Wapco jedynie w dniu 1 listopada. W związku ze świętem policja i straż miejska uczulają również na to, żeby nie zabierać ze sobą zbędnych rzeczy, bo łatwo można paść ofiarą kradzieży. Podkreślają również, żeby zachować ostrożność na drodze. Apel do wszystkich: zaduma, ale też rozwaga i ostrożność. Dotyczy to zarówno tych, którzy będą przejeżdżali środkami komunikacji masowej, ale także kierowców. Uważajmy, zwłaszcza w tych miejscach, gdzie będą wysiadać osoby z tramwajów, z autobusów. Niestety zaduma niekoniecznie w tych momentach jest związana z ostrożnością. I tutaj jest apel zarówno do starszych osób, jak i tych, którzy się spieszą. Uważajmy, bo warto. Kierowcy oczywiście zwalniają, patrzą i przewidują, że mogą być sytuacje dziwne, takie, które w normalny dzień się nie wydarzają, czyli ktoś może nagle przebiec przed samochodem. Proszę patrzeć na znaki, proszę mieć też na uwadze, że w rejonie cmentarzy sygnalizacje świetlne będą pracować często w trybie żółtym pulsującym. Należy wtedy stosować je do znakowania pionowego i poziomego, a jeżeli widzimy policjanta lub służby kierujące ruchem, to bezwzględnie należy stosować się do ich poleceń. Cmentarze komunalne we Wrocławiu będą otwarte od 6 rano do 21. Echo 24, Oliwia Stasiak.